Blisko jest dzień Pana, oto przyjdzie, aby nas zbawić. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak wam się zdaje, jeśli kto posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w kolejnym dniu naszych rekolekcji Pan przychodzi ze swoją mocą i zaprasza nas do dialogu. Ewangelię Jezus rozpoczął od pytania, ten dzisiejszy fragment. Jak wam się zdaje? Jak wam się zdaje? Jezus chce z tobą rozmawiać. Jezus chce, żeby w tym dialogu objawiała się Jego moc. A pierwsze czytanie rozpoczęło się od wezwania: przemawiajcie do serca Jeruzalem. Bóg nie chce mówić tylko do twojej głowy. Bóg nie chce mówić tylko do twojego intelektu, do twojej pamięci. On chce mówić do twojego serca. W Biblii serce to nie jest tylko taka pompka, która dostarcza, znaczy sprawia, że krew jest tłoczona do wszystkich komórek, tam gdzie powinna dotrzeć i tak dalej. Serce w Biblii to jest centrum człowieka, moglibyśmy powiedzieć takie centrum dowodzenia w człowieku. Tam się podejmują decyzje. To jest to, co najgłębsze, najbardziej sprawiające, kim jest człowiek, jego tożsamość. To jest serce. Ojcowie Kościoła, jak interpretowali pierwsze rozdziały z Księgi Rodzaju tuż po stworzeniu świata, po stworzeniu człowieka, kiedy Pan Bóg przechadzał się po ogrodzie, który zasadził, kiedy spacerował z Adamem, to z nim rozmawiał. I ojcowie Kościoła, interpretując te fragmenty, tak mówili, że Pan Bóg na tych spacerach z Adamem opowiadał mu o tym, jak bardzo go kocha, słowami innej księgi Pisma Świętego, mianowicie księgi Pieśni nad Pieśniami. Ta księga może jest przez nas jeszcze nie do końca odkryta. Rzadko gdzieś po nią sięgamy, bo myślimy sobie, a to jakaś tam opowieść o miłości kobiety i mężczyzny, taki trochę erotyk, można nawet powiedzieć. A ja mam dla was taką prośbę, takie zadanie, żebyście dzisiaj, po tej mszy świętej będzie jeszcze adoracja Najświętszego Sakramentu, jeżeli dacie radę, zostańcie trochę w kościele, żeby wziąć tekst tej księgi. Dzisiaj w smartfonie Biblię można otworzyć bez problemu.
wziąć tekst tej księgi Pieśni nad Pieśniami i chociaż fragmenty jakieś jej przeczytać. Bo tam Pan Bóg chce opowiedzieć ci z taką naprawdę wielką czułością, bliskością, wręcz intymnością, jak bardzo cię kocha, jak bardzo ukochał swój Kościół. Jeżeli nie na adoracji, to w domu sięgnijcie do Pisma Świętego. Księga Pieśni nad Pieśniami. Po co? Żeby zobaczyć, jakim głosem najlepiej mówić do twojego serca. Jakim głosem mówić, żeby twoje serce chciało go słuchać. Jakich słów trzeba użyć. Echem tego pytania na pewno będą zaraz kolejne. A jak się mówi do serca twojej żony? A jak się mówi do serca twojego męża? Jak się mówi do serc waszych dzieci? Do serca twojej matki, twojego ojca? Jakich słów używać? Jakim językiem? Może potrzebujesz nauczyć się odpowiedniego języka? A istnieje przynajmniej kilka języków miłości. Jedni mówią o miłości tym, że na przykład zrobią coś. Żona prosi męża, żeby naprawił szafkę, bo się nie domyka w kuchni. Mija tydzień, drugi, trzeci, czwarty, w końcu naprawione. Albo natychmiast naprawione. Można w taki sposób też takiego języka miłości używać. Inni poprzez czułe gesty. Inni poprzez obdarowywanie siebie nawzajem. Poprzez słuchanie siebie nawzajem. Przebaczanie sobie. Może trzeba, moi kochani, uzgodnić, jaki język do kogo trafia. Bo może być tak, że wiele razy mówisz w ten werbalny lub niewerbalny sposób kocham cię, a twój mąż, twoja żona, dziecko, twoi rodzice nie słyszą tego, bo do nich akurat ten język nie dociera. Może trzeba uzgodnić to, porozmawiać o tym. I moi kochani, Bóg dokładnie tak samo chce nas wciągnąć w rozmowę i używa języka miłości. Kiedy przekartkujemy Biblię, to co chwilę widać, jak Pan Bóg chce nas w ten dialog wciągać. Jak zadaje nam różne pytania. Już u samego początku. Adamie, gdzie jesteś? Pan Bóg przecież doskonale wiedział, że po grzechu Adam schował się w krzakach. Gdzieś tam tak wyglądał zza tych krzaków, jak taki porządny przedszkolak, który nabroił, no a potem jeszcze się obraża, że nabroił. Pan Bóg doskonale wiedział, gdzie on jest, ale Bóg pyta, woła go, gdzie jesteś? Po to, żeby on mu odpowiedział. Żeby ta historia mogła się toczyć dalej. Za chwilę będzie pytał Kaina. Gdzie jest twój brat Abel? Gdzie on jest? Chociaż doskonale wiedział, z którego miejsca krew Abla woła do niego. Ale pyta Kaina, gdzie jest twój brat? Po to, żeby Kain odpowiedział. Żeby ta historia mogła toczyć się dalej. Moi drodzy, Bóg nieustannie chce wciągać nas w rozmowę i to rozmowę od serca do serca. I Bóg jest w tym bardzo cierpliwy. Naprawdę, jest w tym bardzo cierpliwy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak słuchaliście dzisiejszego pierwszego czytania, że te słowa brzmią jakoś tak znajomo. To jest to samo czytanie, które słyszeliśmy w niedzielę jako pierwsze czytanie. Dokładnie to samo. Kościół dzisiaj daje ponownie głos wołający na pustyni. Prostujcie drogę Panu. Niech te urwiska staną się niziną i tak dalej, i tak dalej.
Bóg jest niestrudzony w powtarzaniu nam często tego samego. On się nie gorszy tym, że Go nie słuchamy. On się nie gorszy tym, że nie pamiętamy, co do nas mówi, że to zapominamy. Codziennie, wytrwale kieruje do nas swoje słowo. Zaprasza nas do dialogu, do rozmowy. Pan już się zbliża. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą. Jego ramię dzierży władzę. Przed Nim idzie Jego nagroda, przed Nim Jego zapłata. On przychodzi, żeby nas zbawić. I to się dzieje już dzisiaj. To się dzieje dzisiaj. I również dzieje się przez dialog. Od serca do serca. W Twojej codzienności. Bo Bóg nie chce być Bogiem tylko od święta. Bóg nie chce być Bogiem rekolekcyjnym. Nie chce mówić do nas tylko w jakichś sytuacjach nadzwyczajnych. Ale On chce mówić do nas w tej zwyczajności, w codzienności, bo to jest większość naszego życia. Zresztą, moi kochani, ta przypowieść, którą dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, ta przypowieść o pasterzu i owcach, była wzięta z sytuacji codziennej ludzi z czasów Pana Jezusa, z Jego szerokości geograficznej. Była to im dobrze znana sytuacja. Jezus mówił o codzienności, o ich pracy, o tym, jak oni to przeżywają. W taki sposób do nich mówił. Do nas dzisiaj może nie do końca dociera ten obraz, bo owce to widzimy gdzieś tam w górach, jak się pasą. Raczej po warszawskich drogach nie widzimy pasterzy, którzy prowadzą owce. Może gdyby dzisiaj tutaj do nas przyszedł Jezus, to by opowiedział nam jakąś przypowieść o zakupach w Lidlu, albo o parkowaniu na zatłoczonym parkingu, albo o jeździe w korkach do pracy. Może by takiej sytuacji użył. Bo On doskonale zna Twoją codzienność. Doskonale ją zna. I w niej chce Cię spotkać. I w niej chce Ciebie szukać. Taki przykład mi się nasuwa a propos tej codzienności. Rok temu, kiedy uczyłem czwarte klasy w podstawówce religii, to tuż przed 3 maja pokazałem im obraz Matki Bożej Królowej Polski, który mamy w naszym kościele w Marysinie. I pytam się, czy wiecie, kto jest na tym obrazie. Dzieci odpowiadają, tak, wiemy, Matka Boża, Maryja. Dobrze. A czy podoba wam się Maryja na tym obrazie? Dziewczyny zwłaszcza mówią, że tak, tak, bo jest tam ubrana w piękne szaty królewskie, ma koronę na głowie. A pytam się ich, a słuchajcie, czy Matka Boża to na co dzień tak chodziła ubrana? Tu już dzieciaki bardzo z taką dobrą intuicją mówią nie. No raczej nie. Bo faktycznie, no jak w Nazarecie Maryja była taką samą kobietą jak wszystkie inne, przygotowaną przez Boga, specjalnie do tego uzdolnioną przez niepokalane poczęcie, wspaniałą, ale żyła zwyczajnie, jak każda inna kobieta. Trudno by było chyba w tych królewskich szatach sprzątać dom w Nazarecie albo gotować obiad, zwłaszcza z koroną na głowie, żeby przypadkiem czegoś tam jeszcze nie pobrudzić. Moi drodzy, moja codzienność, ten mój Nazaret, Pan Jezus jest obecny w Twojej codzienności. Przychodzi w Twojej codzienności, w Twoim warszawskim Nazarecie. Tutaj Cię właśnie szuka. Tutaj chce Ci za Izajaszem oznajmić jedną bardzo ważną rzecz. I dzisiaj mówi do nas, czas Twojej służby się skończył. Czas Twojej służby się skończył.
On nie chce z Tobą relacji jak z niewolnikiem, jak ze służącym. On chce Cię zaprosić dalej w tej relacji wiary. On chce Cię zaprosić do przyjaźni, do bycia blisko. Już Was nie nazywam sługami, ale nazwałem Was przyjaciółmi, bo oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca. Żadnych tajemnic, same obietnice. Przestań mnie traktować jak Pana, którego trzeba ciągle przebłagać. Przestań mnie traktować jak jakiegoś właściciela, którego trzeba zadowolić. Jak szefa, przed którym nie można podpaść. Potraktuj mnie jak przyjaciela. Wejdź w tę relację głębiej. Wejdź w tę relację dalej, bliżej. Niezależnie od tego, ile masz lat, jakie doświadczenia w życiu już za tobą, nigdy nie zadowalaj się tym, co masz w twojej relacji z Bogiem, w budowaniu tej więzi. Zawsze możesz mieć więcej. Zawsze możesz być bliżej. Bóg jest nieskończony. Zawsze możesz wejść bliżej, głębiej. Drodzy bracia i siostry, to wchodzenie w głąb relacji z Panem Bogiem, to budowanie z Nim przyjaźni, tak jak wiele rzeczy, które dojrzewają w naszym życiu, najczęściej dokonuje się poprzez kryzysy. Pan Bóg pozwala, żeby coś w naszym myśleniu, coś w naszym odczuwaniu, coś w naszym widzeniu siebie, świata, Pana Boga, Kościoła, żeby coś w nas zostało zburzone, żeby się rozpadło. I potem pomaga nam poskładać to na nowo. Ale to już nie jest to samo. To jest lepsze. To jest doskonalsze. To jest piękniejsze. Dlatego, moi kochani, nie bójcie się wątpliwości. Nie bójcie się tego, że czasem w wierze pojawiają się wątpliwości, że czasem przychodzi kryzys. Każdy kryzys, każda wątpliwość to jest informacja. Pan Bóg chce zbudować coś więcej w relacji ze mną. Ja się buntuję, ja czasem od Niego odchodzę, gdzieś uciekam jak ta owca, a On wciąga mnie w dialog i zapewnia, że nigdy mnie nie zostawi, że zawsze będzie mnie szukał. Chociaż po ludzku wydaje się to wręcz szalone. No pomyślcie, moi drodzy, nawet tak po ludzku, ten pasterz, który idzie za jedną owcą, zostawia pozostałe, które mogą się za chwilę gdzieś również pogubić. Nawet jak tę jedną znajdzie, to znowu musi przyjść, policzyć, czy są wszystkie. A może znowu kolejna się zgubiła i znowu iść szukać tamtej, znowu zostawiać tamte. Nam się może wydawać to szalone, bo przecież my w życiu tak nie robimy. Jak masz 100 zł w portfelu w różnych nominałach i z tego portfela gdzieś ci wypadnie złotówka, to raczej nie rzucasz portfela gdzieś na chodnik i idziesz w krzaki szukać tej jednej złotówki. Raczej tak nie robimy. Nikt z nas tak nie robi chyba. A Bóg tak. A Bóg tak robi. Do takiej szalonej wręcz po ludzku relacji, miłości, Bóg cię zaprasza. Chociaż my do tego sami często nie dorastamy, ale Bóg wobec nas działa właśnie z taką szaloną miłością. Miłość Boga nie kalkuluje zysków i strat. Miłość Boga nie zna takiego terminu jak opłacalne albo nieopłacalne, jak warte zachodu albo niewarte zachodu. Dlatego
moi drodzy, przy każdym ołtarzu widzimy krzyż. Przy każdym ołtarzu widzimy krzyż. Dlatego z miłością co roku pochylamy się nad żłóbkiem, a potem za kilka miesięcy całujemy krzyż, na którym to dziecię ze żłóbka oddało za nas życie. Bo żłóbek i krzyż nam mówią, ile jesteśmy warci w oczach naszego Boga. Każdą kroplę krwi Jego Syna. Każdą kroplę krwi Jego Syna. Tyle jesteśmy warci. Wylaną na krzyżu. Jego życie. Gdybyś był nawet jedyny na świecie, gdybyś była nawet jedyna na świecie, nikogo wokół ciebie by nie było, Pan Bóg zrobiłby dokładnie to samo. O tym jest ta przypowieść. Pan Bóg zrobiłby dokładnie to samo. On nie idzie na ilość. Każdy jest dla Niego najważniejszy na świecie. I cieszy się Tobą. Jesteś radością Twojego Boga. Tu, gdzie żyjesz, pośród tych wszystkich codziennych spraw, również jak się zagubisz, jak wejdziesz w grzech, jesteś Jego radością. Nigdy nie przestaniesz być Jego radością. On Cię szuka. Jak dasz się odnaleźć, to cieszy się Tobą bardziej i bardziej, z zagubienia na zagubienie, z odnalezienia na odnalezienie. I tak może przez całe życie. Nigdy nie przestanie Cię kochać, nigdy nie przestanie Cię szukać, nigdy nie przestanie się Tobą cieszyć. Nie jest wolą Ojca mojego, aby zginęło chociażby jedno z tych małych. Warto usłyszeć dzisiaj to słowo, które Bóg mówi do Twojego serca, żeby ono się w Tobie naprawdę wydarzyło. Jesteś dzieckiem Boga. Jesteś Jego umiłowanym dzieckiem. I nigdy nie jest wolą Ojca Niebieskiego, żebyś zginął, żebyś zginęła. Bóg nie traktuje Cię jak psa, nie tresuje Cię jak psa. Bóg nie testuje Cię jak szczura w laboratorium. Z każdego doświadczenia kryzysu, z każdego doświadczenia buntu, grzechu, Bóg może i chce dla Ciebie wyprowadzić większe dobro. On może to sprawić. Po ludzku jest to zupełnie niemożliwe. Ale Bóg może w Tobie to sprawić. Niedaleko tutaj, jak się jedzie do Łomianek, tam jest McDonald's po drodze przy wyjeździe z Warszawy, po drodze na UKSW. Tam zaraz się skręca w lewo. Jechała młoda kobieta takim dużym terenowym samochodem. Nie jakimś tam nawet SUV-em, to był taki potężny terenowy samochód. I z takim impetem chciała skręcić, że przewróciła się na bok z całym samochodem. Kierowcy się zatrzymali, wybiegają zobaczyć, czy trzeba jej pomóc, czy trzeba może dzwonić po karetkę, co się dzieje. Ona otwiera drzwi tak jak klapę wręcz od czołgu, wyskakuje z tego samochodu w amoku, nie widzi w ogóle tych ludzi, którzy tam są obok i szuka telefonu, patrzy, jest telefon w kieszeni i dzwoni. Tato, przyjeżdżaj natychmiast, rozbiłam samochód, przyjeżdżaj zanim przyjedzie policja. I faktycznie, nawet chyba 10 minut, może 15 minut nie minęło, podjeżdża piękne czarne BMW, wysiada pan i wykonuje kilka telefonów. Co było dalej, można sobie dopowiedzieć. O moralności tutaj nie dyskutujmy w tej sytuacji, ale czy masz taką ufność wobec Twojego Ojca Niebieskiego? Takie zawierzenie, taką pewność, że On przyjdzie Cię uratować, kiedy
kiedy gdzieś się zgubisz, kiedy przeżywasz jakiś kryzys. Tak jak ta dziewczyna miała tę pewność o swoim ojcu. Czy masz chociaż taką ufność, taką pewność? A Bóg ma nieporównanie większe możliwości niż najbogatszy człowiek na świecie, czy ktoś, kto może gdzieś jest w jakiejś grupie, która rządzi tym światem. Ma nieporównywalnie większe możliwości. Bóg w tym wszystkim z ogromną czułością mówi do twojego serca, do twojej kruchości, jak bardzo jesteś mu bliski. Jak bardzo jesteś mu bliska. I mówi to bardzo delikatnie. Nosi cię jak jagnię na swojej piersi. I Bóg szanuje twoje wybory. Jeden z takich pięknych tekstów z Apokalipsy świętego Jana mówi o Synu Człowieczym, który przychodzi i mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Klamka jest po twojej stronie. Bóg cierpliwie czeka i będzie czekał. Czy go wpuścisz, czy pozwolisz mu się odnaleźć? On cierpliwie czeka. Nie ma takiego grzechu, nie ma takiej słabości, nie ma takiego poplątania w życiu, w którym Bóg zacząłby się tobą brzydzić i odszedłby od drzwi twojej codzienności. Nie ma takiej sytuacji. Będzie czekał, ile będzie trzeba. Tyle, ile będzie trzeba. I tyle razy, ile razy będzie trzeba. Za wstawiennictwem wszystkich świętych, którzy poprzedzają nas w drodze do Królestwa Niebieskiego, przedstawmy Bogu nasze prośby. Aby Kościół Święty dla wszystkich ludzi był wyraźnym znakiem zbawienia, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby głoszący rekolekcje poprzez swoją posługę przyczyniali się do nawrócenia wielu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby ludzie uwikłani w grzech nie zwątpili w Boże przebaczenie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby ci, którzy nie mają